Witam Państwa, Unika Chojecka w telewizji Idź Pod Prąd. Nadajemy ze studia w Stanach Zjednoczonych, ze mną oczywiście pastor Paweł Chojecki, witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, witam Was. Dawnośmy się nie widzieli. Po długiej przerwie. No właśnie, przerwa jest spowodowana tym, że byliśmy specjalnymi gośćmi. Praktycznie ciągle jesteśmy. Dokładnie, ponieważ ciągle jesteśmy w Appleton w Wisconsin na 60. rocznicy powstania jednej chyba z najważniejszych organizacji antykomunistycznych na świecie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie ma tak naprawdę wielu antykomunistycznych organizacji, takich jak John Birch Society. Pastor Paweł Chojecki został poproszony o wygłoszenie dwóch wykładów: Poland Longs to be Free i Making Poland Great Again. Także byłeś specjalnym gościem bankietu na koniec tej wielkiej konferencji. Powiedz, jak ty to przeżyłeś, ponieważ widziałam, że byłeś mocno zdenerwowany, jak to wyjdzie, ponieważ przemowy w obcym języku do kongresmenów, reprezentantów, prezydentów John Birch Society, emerytowanych, i również na sali był oczywiście obecny szef John Birch Society, którego mieliśmy zaszczyt gościć w Polsce, Arthur Thompson, niesamowity człowiek. Jak ty to przetrwałeś? No, bez pomocy Boga to było niemożliwe. Wiedziałem, że robię coś, co absolutnie wykracza poza moje normalne możliwości. Mój angielski jest dużo lepszy w rozumieniu, ale co innego rozumieć, a co innego mówić, a jeszcze co innego występować publicznie z wykładem. Ale tak jak powiedziałem, w niedzielę oglądaliście to, a nagraliśmy to, zdaje się, w piątek, o ile dobrze pamiętam, no po prostu trzeba robić to, co trzeba, nie? Raz to są czyny zbrojne, raz to jest przeciwstawienie się w pojedynkę jakiemuś złu, a raz to jest wystąpienie publiczne, które absolutnie ciebie przerasta. Wiesz, że to jest coś, co sam nie mógłbyś tego dobrze zrobić, ale po pierwsze musisz zaufać Bogu. Ja jeszcze do tego miałem ogromną pomoc. Wiedziałem, że każdy z Was, mówię o stałych widzach telewizji Idź Pod Prąd, pamięta o nas, modli się o nas, wspiera nas. Miałem też ogromne wsparcie od naszych tłumaczy. Jakieś trudności językowe, wymowa niektórych słów, to dzięki Wam zrobiłem to lepiej, niż bym to zrobił sam. Nie zrobiłem tego dobrze. Ja wiem, że sam najwięcej mam do siebie oczywiście pretensji. Chociaż muszę powiedzieć, że Twoje wykłady były przerywane brawami całej sali Amerykanów, ponieważ myśleliśmy, że może nie będzie to dla nich zrozumiałe, te wykłady, bo one dotyczyły historii Polski, dotyczyły polityki bieżącej, a co jakiś czas ktoś spontanicznie zaczął bić brawo, cała sala się dołączała i to było bardzo wzruszające przeżycie, że oni naprawdę rozumieją, później podchodzili, dziękowali. Nie tylko rozumieją, ale mają nadzwyczaj dobrą wiedzę o polskich sprawach. Byliśmy, ja osobiście i też inni z naszej grupy, byliśmy zaskoczeni zarówno w wystąpieniach, przykładowo, prezydent John Birch Society, Art Thompson, poprosił mnie, żebym powiedział coś więcej o naszym znaku, czyli o tym husarzu. No, ja tam troszeczkę powiedziałem, a on stwierdził, że za mało powiedziałem, wyszedł na scenę i zaczął opowiadać, jak to pogoniliśmy Turków pod Wiedniem. Także to już nie ja mówiłem, ale on mówił. Także zarówno ci kierujący stowarzyszeniem John Birch Society, jak też i zwykli członkowie w prywatnych rozmowach okazywali naprawdę bardzo dużą wiedzę i zrozumienie dla polskich spraw. Stąd prawdopodobnie te oklaski, czy te żywe reakcje. Później owacja na stojąco. No tam myślę, że to nie było dla mnie, to było właśnie dla Polski.
dla Polaków, dla naszej historii, dla tego, co dzisiaj robimy, bo ja byłem tylko jakimś tam słabym narzędziem i po prostu to im przekazałem w takiej troszkę szerszej perspektywie. Oni mówili, wiedzieliśmy niektóre z tych elementów, o których mówiłeś, ale teraz widzimy to w większej całości. I nawet jak rozmawiałem o tym, że tak słabo mi poszło z tym angielskim, no to oni mówili, słuchaj, ale to dzięki temu to brzmiało autentycznie, nie? Także naprawdę miałem tak wyrozumiałą i rozumiejącą nasze sprawy publiczność, że chyba Polacy nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak miłujący wolność Amerykanie, bo oczywiście nie wszyscy Amerykanie, ale ci, którzy są skoncentrowani na tym, by zwalczać ten globalistyczny, komunistyczny spisek, jak bardzo są zorientowani w polskich sprawach. To naprawdę przekroczyło nawet moje oczekiwanie. Dokładnie. Wielu Amerykanów tutaj z John Birch Society później podchodziło i dzieliło się też swoimi myślami na te tematy, które ty zawarłeś w wykładach, ale od tej strony takiej może powiedzmy bardziej ludzkiej, jak czy twoje wyobrażenie o John Birch Society, o tych członkach John Birch Society, czy się zmieniło, ponieważ do tej pory my poznaliśmy koordynatora stanu Illinois, czyli pana Dana Sexona, którego serdecznie pozdrawiamy. W międzyczasie już awansował. Dokładnie, już ma pod sobą trzy stany. Trzy lub cztery, już nie pamiętam. I oczywiście szefa John Birch Society, pana Arta Thompsona, którego gościliśmy na zjeździe Idź pod prąd w Polsce. Czy masz jeszcze jakieś myśli na temat tej organizacji i właśnie tych chyba najbardziej antykomunistycznie nastawionych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych? Zaraz wam coś pokażę. Chwileczkę. Właśnie zdjęcie, które zrobiłem podczas prywatnej rozmowy. Oto proszę. Można pokazać do kamery. Zobaczcie, taką książkę pokazał mi jeden z naszych rozmówców z John Birch Society. To pokazuje, jak dobrze zorientowani są w tych machinacjach komunistycznych i w tym, co się dzieje w Polsce, nasi amerykańscy przyjaciele. Przypominam, że książka Golicyna została rozesłana przez Antoniego Macierewicza, zdaje się, zaraz na początku jego urzędowania wszystkim tym oficerom służb specjalnych i tak dalej. Także naprawdę mamy do czynienia z ludźmi świetnie poinformowanymi, bardzo zainteresowanymi, zatroskanymi, ponieważ założyciel John Birch Society, Robert Welch, powiedział, że Amerykanie mają troszczyć się nie tylko o wolność w Stanach Zjednoczonych, ale pomagać ludziom miłującym wolność na całym świecie, czyli jak gdyby nieść tę pochodnię wolności na cały świat. Myślę, że stąd wierni, tu 60. rocznica założenia tego stowarzyszenia, wierni tej idei, dzisiejsi członkowie stowarzyszenia tak interesują się polskimi sprawami. Prawie każdy z nich przypominał mi, czy pytał mnie, czy znam książkę Blissa Lane'a, pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej w okupowanej przez Rosję Polsce, i z radością przyjmował fakt, że ta książka oczywiście jest mi znana, dostałem ją właśnie od pana Sexona, ale też jest w języku polskim, wydana przez wydawnictwo Fronda. Bardzo często pokazywałem ją w naszych programach. Oni są wręcz wychowani na tej książce. Dokładnie rozmawiałam z takimi, no można powiedzieć, zwykłymi członkami John Birch Society z Teksasu, z Alabamy. I oni, jak tylko dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski, od razu zapytali, czy znacie książkę Widziałem Polskę zdradzoną, właśnie Artura Blissa Lane'a. Na tym tle, tu właśnie z panią Hanią Shen wymienić... To jest, jeszcze ci przerwę, to jest książka, która była, zdaje się, w spisie lektur obowiązkowych dla każdego członka John Birch Society. Tak, a to jest przecież książka poświęcona Polsce.
Nie? Wymieniłem parę zdań na Twitterze z panią Hanią Shen, która oczywiście też gratulowała, no, w sposób przesadzony, ale bardzo dziękuję za to, co... Pozdrawiamy i dziękujemy też za rady, które oczywiście pani Hania Shen nam dała przed przyjazdem tutaj. Że na tym tle, co udało nam się tutaj zobaczyć i osiągnąć, jeśli chodzi o kontakty z wpływowymi politykami i ludźmi, którzy działają na rzecz uniemożliwienia tych zamachów na naszą wolność przez globalistów i komunistów, zresztą to jest dzisiaj praktycznie to samo, jak mizernie na tym tle wyglądają te działania Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej. Zobaczcie, przecież w tym samym czasie, kiedy my rozmawiamy tu z różnymi politykami, jeszcze niektóre wywiady w najbliższych dniach dostaniecie już w wersji z tłumaczeniem, one są gotowe, ale po angielsku, także dopracujemy, myślę, że w ciągu może kilkunastu godzin, może już jutro będą w wersji polskiej. A przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych premier RP i praktycznie z babcią klozetową nawet nie mógł się spotkać, bo nie chciała z tym dziadem gadać. To jest właśnie ta zapaść polityczna, w jakiej znaleźli się Polacy, że rząd w Warszawie praktycznie jedynie co może robić, to jeździć jako lokaj do Berlina albo do Moskwy lub Pekinu, a w Stanach Zjednoczonych nikt nie chce z tymi komunistycznymi dziadami gadać. Jak myśmy im tu opowiadali, co PiS wyrabia, jaka to komusza partia, jak oni na przykład, bo tu dostęp do broni, to wiecie, no wszyscy, to jest dla nich taki wręcz coś takiego podstawowego, jeśli chodzi o wolność. Jak oni usłyszeli, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że Polacy jeszcze nie dojrzeli do tego, żeby mieć pozwolenia, czy mieć dostęp do broni, potomkowie husarii to jest konserwatywna partia? To ja już nie musiałam nic mówić. No i jeszcze Ania Kopeć z Radkiem dodali, co PiS zrobiło z edukacją domową, to już im wystarczyło, że to są komuchy w opakowaniu patriotyczno-konserwatywnym, a w rzeczywistości... podnoszą podatki. Tak, także absolutnie... Wprowadzają nowe podatki. Absolutnie to, co się dzisiaj dzieje w Polsce... To jest tragedia w tym sensie, że naród się budzi, naród chce wolności, a te tak zwane jelity, to co twój profesor, jak on tam, Paruch, powiedział, że tu jelity będą mówić narodowi, co on ma myśleć i co on ma chcieć. Noż, no jak to usłyszałem, że oni tu będą, to będą definiować tu. Tutaj politycy rozumieją, że są sługami suwerena. Tak jak powiedział jeden z kongresmenów, z którym się spotkałeś. Wyjął kartę do głosowania, zobaczycie. Mówi, to nie jest moja karta. To jest karta tysięcy mieszkańców stanu Kentucky, którzy mnie wybrali, żebym ich reprezentował. Ja nie jestem ich panem. Właśnie tośmy mówili, że u nas polityk to jest, wiecie, jak taki pan feudalny, przyjeżdża na spotkanie, to już tam kolejka z klubu Gazety Polskiej się ustawia, żeby go w rękę pocałować, nie? A tutaj polityk prosi wyborców, słuchajcie, co chcecie, żebym dla was robił? Bo ja dla was pracuję. Ja nie jestem jakimś panem z nadania tutaj boskiego, czy królewskiego, czy nie wiadomo jakiegoś. To wyście mnie wybrali i ja mam teraz zrobić swoją robotę dla was, w waszym imieniu. On jest odpowiedzialny przed nimi. To jest coś, o co w ogóle jeszcze Polakom do głowy nie przychodzi. Powiedziałeś na końcu jednego ze swoich wykładów, że kiedy wylatywałeś z Polski, jeden z naszych przyjaciół, z naszych widzów... Pozdrawiamy Piotra z Wielkopolski. Kiedy ty spytałeś go, co mu przywieźć ze Stanów, miałeś na myśli jakiś prezent... Czy Głogów to Wielkopolska? Czy już... Nie, to jest... To takie Zielona Góra i Gorzów. No to przepraszamy. Przepraszamy. Z Głogowa. Głogów. Pozdrawiamy klub. Pozdrawiamy też oczywiście Wielkopolskę. Już Dolny Śląsk jest? Dolny Śląsk. No. Czyli spytał... pozdrawiamy Piotra z Głogowa. Klupić pod prąd. Miałeś na myśli jakiś prezent. On poprosił cię, żebyś przywiózł do Polski ze Stanów Zjednoczonych nadzieję.
czy już wiesz, co przyniesiesz, przywieziesz ze sobą Polakom, czy znalazłeś to, czego szukałeś tutaj w Stanach Zjednoczonych? To trudne pytanie, tak jeszcze na gorąco. To jest 2/3 naszej wizyty. Już rzeczywiście powoli zaczynamy myśleć o tym, że już niedługo będziemy, jak Bóg da, na żywo ze studia w Lublinie z wami rozmawiać, tak jak zwykle przez ostatnie prawie 3 lata się działo, ale jeszcze przed nami ważne spotkania jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro i jeszcze bardzo ważne spotkanie z Polakami w sobotę. Te sobotę, 13 października o godzinie 18:00, darmowy pokaz filmu Katyń, ostatni świadek w reżyserii Piotra Szkopejaka w Jackson Creek Fellowship Church w Moni, to jest niedaleko Chicago. Tam za darmo będziecie mogli obejrzeć ten film. Jest to film po angielsku z polskimi napisami, także możecie wziąć też swoich polskich i anglojęzycznych znajomych. Zapraszamy serdecznie. Precyzyjnie członkowie John Birch Society powiedzieliby, że bezpłatny, że nie ma nic za darmo. Ktoś inny zapłacił, to jest dzięki uprzejmości reżysera i pewnie producenta, pana Szkopiaka, możemy pokazać bezpłatnie Polakom ten film. Jeszcze liczę, że wtedy będzie kolejne spotkanie z Polakami i że jeszcze coś tu się wykluje, bo jeszcze sprawa studia w Chicago, jeszcze sprawa organizacji i klubów, i grup biblijnych tutaj jeszcze jest przed nami, ale ciekawostka. Amerykanie, w ogóle Anglosasi, są bardzo uporządkowani. Oglądając siedzibę, tak zwaną headquarters, czyli tu główną, kwaterę główną John Birch Society. Też oni mówią, że to jest bunkier. Tak. Jak budowali tunel między dwoma budynkami, to też właśnie teorie spiskowe mówi o tym, były. Że to jest bunkier przeciw atakowi atomowemu tutaj właśnie. No, różne tam takie rzeczy, ale rzeczywiście są bardzo uporządkowani, zorganizowani, ale witają nas zarówno w tych spotkaniach zorganizowanych, jak i prywatnie, zapraszają nas do swoich domów w sposób tak gościnny, że moje wyobrażenie o Anglosasach jako takich zdystansowanych, chłodnych, naprawdę rozbiło się całkowicie w gruzy, rozsypało się. To naprawdę są ludzie tak ciepli, tak z otwartym sercem, tak, są uporządkowani, ale w tym wszystkim jest może nawet pewna metoda, żeby więcej zrobić. Spontanicznie robimy różne rzeczy troszeczkę gorzej, a w sposób zaplanowany to naprawdę dobrze funkcjonuje, ale jeszcze chciałem wrócić do tego spotkania z filmem Katyń, ostatni świadek. Byłem zdziwiony, że pastor tego kościoła, Jackson Creek Fellowship, Pastor Mike i jego żonę Sue pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zapytałem, słuchaj, za 2 tygodnie moglibyśmy zrobić u ciebie w kościele spotkanie. Czy zgadzasz się? Siu! To było dla mnie zaskoczenie, że praktycznie w okamgnieniu ten anglosaski pastor zgodził się, żeby spontanicznie zrobić spotkanie za 2 tygodnie. Poprzednie spotkanie planowaliśmy tam, nie wiem, 4 miesiące i tak dalej. To praktycznie w ciągu 2 tygodni widać, jak oni zarówno w tej sferze politycznej John Birch Society, jak i w sferze duchowej pastor Mike, ale też inni pastorzy są naprawdę otwarci na Polaków. Na Polaków tu w Stanach. Czekają na was. Dlatego Polonio, teraz do was należy ruch. Zarówno w tej sferze politycznej, żeby włączyć się w działanie różnych konserwatywnych organizacji w Stanach Zjednoczonych. My oczywiście polecamy John Birch Society i też otrzymywaliśmy sygnały, że już nasi widzowie są w strukturach John Birch Society. Dokładnie. Także tu przychodzili do nas, tak, ktoś od was usłyszał od was i przyszedł do nas, bardzo fajny człowiek, także pozdrawiamy. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten trend się jeszcze upowszechnił i oczywiście ta druga biblijna strona, żebyście zaczęli szukać biblijnych kościołów, które są otwarte na Polaków. My na razie
polecamy Jackson Creek Fellowship Church w Moni, ale mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli polecać także inne kościoły amerykańskie otwarte dla Polaków. W kościele Jackson Creek Fellowship będzie po tym spotkaniu głównym, które jest o 10:30, mówię już o przyszłości, będzie po jakiejś tam chwili na rozmowy, może coś do zjedzenia, będzie zawsze też spotkanie po polsku specjalnie dla Polaków z łączeniem też z headquarter in Lublin. No właśnie, bo nasza siedziba jest w Lublinie i niedługo tam wracamy. Rzeczywiście już tęsknimy za tym, żeby być z wami codziennie o 13:00. I żeby się spotkać z tymi, których tamśmy zostawili. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy nadają codziennie. Dajecie radę. Jesteście niesamowicie tutaj, też spływają do nas. Gratulacje dla was właśnie. Tam w Lublinie, całej ekipie technicznej i prowadzącym serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy ich. A my już będziemy kończyć. U nas już jest grubo po 10:00, a w Polsce piąta rano. No widzisz, już jesteś rozgrzany. No ja też mogłabym jeszcze trochę porozmawiać. No to jeszcze? No dobrze, no to skoro jesteś rozgrzany, to powróćmy do tego, co przywieziemy Polakom, ponieważ właśnie, tak. Tutaj powiedziałeś, że jesteśmy, mamy 2/3 już za sobą, ale wydaje się, że to, że te najważniejsze takie rozmowy polityczne, chociaż no jeszcze kilka dni jesteśmy tutaj w Wisconsin, już za nami. Czy masz więcej nadziei po tym, czego tutaj doświadczyłeś? Jesteśmy świadomi, że tutaj w Ameryce też toczy się wielka bitwa, że jest oczywiście lewaków mnóstwo. Po tym 8-letnim rządzie Obamy to spustoszenie jest wielkie i oni też to odczuwają. Definiują szansę 50-50, czy uda się uratować Amerykę. Także rzeczywiście my widzimy Amerykę jako ten wolny kraj i tak dalej, ale tutaj lewactwo dokonało ogromnych spustoszeń. Oni to widzą, oni z tym oczywiście walczą, ale tak jak powiedziałem, ich szacowania, to są ostrożne szacowania, ale właśnie tak 50-50, oczywiście tu z Donaldem Trumpem wiążą duże nadzieje, właśnie pokazują, że choć są pewne takie niejasne z nim związane fakty, szczególnie jeśli chodzi o ludzi w jego administracji i pewne złe rzeczy, które według nich robi, na przykład podpisanie tej nowej umowy z NAFTA, że oni twierdzą, że ona jest jeszcze gorsza od poprzednia, choć tam zdaje się, że z Chinami jest trochę lepiej, że każde z państw, jeśli Chiny by na przykład przez jedne weszły do nafty, no to inne państwa z nafty mają tam trochę czasu, żeby zablokować to, także na kierunku chińskim przynajmniej tu jest jakieś ograniczenie, ale oni są bardzo źli na Trumpa, to jednak mimo wszystko widzą, że to jest człowiek spoza establishmentu tego bagna Waszyngtonu, i że robi różne rzeczy przeciwko globalizacji. Tu pan Art Thompson, prezydent John Birch Society, bardzo jasno podkreśla, że ci komuniści, globaliści mają dwa podstawowe cele. Po pierwsze, rząd światowy, po drugie, wyeliminowanie Boga z życia, szczególnie zachodniej cywilizacji. Także mają tego świadomość i widzą, że Trump właśnie działa przeciwko tym celom globalistycznym, bo i z niektórych agent ONZ-u wyprowadza Stany Zjednoczone i cały czas odwołuje się do Boga w swoich przemówieniach. Pokazywali prywatne listy, które wyciekły właśnie lewackich polityków, którzy w momencie wyboru Trumpa byli przerażeni. Tak. Tutaj też taka ciekawostka, że okazuje się, że założyciel John Birch Society był prawdopodobnie znajomym ojca Donalda Trumpa, także te idee, które... I ojciec też wspierał John Birch Society. Te idee John Birch Society, one uosobione są w takim prostym zdaniu. Mniej rządu, więcej
odpowiedzialności i z Bożą pomocą zbudujemy lepszy świat. Nie? Także być może... Takie w wolnym tłumaczeniu. Tak, tak, to nasze tłumaczenie. Możecie sobie na stronie John Birch Society zobaczyć to w wersji angielskiej. Miejmy nadzieję, że Donald Trump już zetknął się z tymi ideami John Birch Society w swoim dzieciństwie właśnie przez ojca. Ale wracając do tego, co do Polski byśmy chcieli stąd przywieźć, to myślę, że tu rzeczywiście oddycha się wolnością i ten czas, który już tu jesteśmy, jeszcze trochę będziemy, to powoduje, że człowiek się przyzwyczaja do wolności. To jest, myślę, że coś bardzo ważnego, dlatego tak bardzo zachęcamy Polaków do przyjeżdżania do Stanów Zjednoczonych z takimi wizytami, nie na stałe, tylko żeby tu pobyć. Mhm. Tylko oczywiście nie chodzi o takie turystyczne rzeczy, bo my tu praktycznie niczego nie zwiedzamy, my się cały czas spotykamy z różnymi ludźmi. Także chyba będziemy musieli popracować nad jakimś programem wymian takich, wiecie, studentów, czy właśnie takich działaczy społecznych, czy kościelnych, tych grup biblijnych, żeby spotykać, żeby poddychać tą właśnie konserwatywną, prawdziwą Ameryką, a nie tylko tam zobaczyć Trump Tower, czy tam, wiecie. Chociaż też oczywiście polecamy, byliśmy, ale to jest tylko ta zewnętrzna, jak gdyby, otoczka Ameryki, a wejście w kontakt z żywymi ludźmi, bycie w ich domach, poznanie ich mentalności, oczywiście no, trzeba się uczyć angielskiego, ja też już mam postanowienia, jeśli pytasz o postanowienia. Bo tu widzimy jeszcze swoje ogromne braki w tym zakresie, ale myślę, że ten angielski program Make Poland Great Again, gdzie jeszcze... No to dużo, dużo zachęta. Tak. Jeśli chodzi o mnie, to bo tutaj Iwan Belosenko działa głównym jakby naszym motorem, zachęcaczem, motorem, ale widać, że potrzebna jest informacja dla Amerykanów o tym, co się dzieje w Europie, o tym, co się dzieje w Polsce. Bo oni też nie mają wiele źródeł informacji. Jest New American, magazyn John Birch Society, ale oni, jeżeli się sfokusowali na Ameryce, no to czasami mogą nie Tak, niektórzy z nich myśleli, że PiS to jest konserwatywna partia, już tak nie myślą, bądźcie spokojni. Także już tu wszyscy też wszystko wiedzą o tym dziadostwie. Trumpa, tak, dokładnie. Wysłaliśmy, także PiSowcy... I nie żartujemy. Na brązowo, kalesonki, tam zmięcie i tak. Tak, ale to już wiemy. Co byśmy chcieli zrobić? Powiedziałem, że tutaj się oddycha wolnością, tutaj się człowiek rzeczywiście czuje jak obywatel, nie? Jako nie przedmiot, tylko jako podmiot głowy. Tego wszystkiego. Człowiek czuje się ważny, nie? I myślę, że to doświadczenie było nam potrzebne. Przecież wiecie, jak jesteśmy traktowani w Polsce, nie? Że absolutnie wszystkie te nasze swobody są na papierku, że jesteśmy dyskryminowani, że jesteśmy nawet w sposób kryminalny atakowani, a państwo PiSu jest bierne. Wiecie, tam jakiegoś imigranta ktoś nazwał jakoś tam po pijaku gdzieś we Wrocławiu, to już minister spraw wewnętrznych na Twitterze powiedział, że stop faszyzmowi, rasizmowi i wszystkiemu innemu. Nas atakują fizycznie i nie ma słowa reakcji, a jeszcze jest podżeganie do ataków na nas przez rządowe media i niemieckie media i te różne katolickie media, że tu groźna sekta i tak dalej. Taką miałem refleksję, jak przedstawiano mnie przed pierwszym wykładem. Oczywiście no, była niezła szopka z wymówieniem mojego imienia i nazwiska. Już nie wiedzieliśmy, co zrobić. Wreszcie moja żona wymyśliła, że napisze w takiej transkrypcji po angielsku Hojecki, bo nie mogli tego Hojecki, nie? Tam nic Czołczeki. Nie wchodziło. Ja już to różne były. Ale jak oni pięknie o mnie mówili, nie? To wiecie, to nie chodzi o to, to nie jest kwestia jakiejś mojej tam dumy czy czegoś takiego, ale oni powiedzieli prawdę. I teraz sobie pomyślałem, dlaczego w Polsce o tym, co robimy, nie można powiedzieć prawdy, tylko w mediach rządowych, w mediach głównego nurtu od sekt nas wyzywają. To jest właśnie różnica pomiędzy Polską, która jest katolicką demokracją, a Stanami Zjednoczonymi, które są chrześcijańską republiką. I tu człowieka traktuje się sprawiedliwie. Po prostu sprawiedliwie. Możemy się różnić. Przecież może nawet z połowa członków John Birch Society to są naprawdę tacy oddani katolicy.
ale oni traktowali mnie z szacunkiem, ja ich traktowałem z szacunkiem, rozmawialiśmy o trudnych sprawach, niektórzy przychodzili mi, a co ty myślisz o papieżu Janie Pawle II? Jak pytali o Franciszka, no to powiedziałem to Che Guevara. A tak, my też tak myślimy, katolicy, to, żeby nie było tam protestanci. Nie, to katolicy wiedzieli, to jest Che Guevara i bardzo z takim zatroskaniem widzieli, że katolicy dzisiaj na całym świecie, bo mówili o Stanach, ja mówię, w Polsce jest to samo, są zagubieni. Nie mają pasterza. Tak, ich pasterze prowadzą ich do piekła. Tak. To już rozsądni ludzie wiedzą, co robić. Oni nie mają rozwiązania na ten pomysł. Ale sprawa Jana Pawła II no jest trudniejsza, nie? Ja mówiłem, co myślę. Ja mówię, no masz rację, rzeczywiście. Takie są fakty. Mówiłem od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, przeszedł na drugą stronę mocy. Co było wcześniej? Nie wiem. Tutaj już wiem, bo po owocach sądzę. Także tu naprawdę nie ma uprzedzeń. Rozmawialiśmy też dzisiaj z murzyńskim pastorem przecież, nie? Dokładnie. I dokładnie on ma takie samo prawo wypowiadania się w sprawach publicznych jak inni obywatele Ameryki. On się wcale nie czuje w jakiś sposób tutaj gorszy czy że nie może mówić i tak dalej, nie? Także to jest naprawdę świat wolności prawdziwej. A u nas jest tylko pozór wolności. W rzeczywistości jest dyskryminacja, w rzeczywistości jest forowanie swoich, w rzeczywistości świnie rządzą i świnie, że tak powiem, wspierają swój do swego po swoje. To jest katolicka, niestety, Polska w tym zapyziałym, pisowskim wydaniu. Też pomyślałam, że jest różnica oczywiście i Polska ma swoich lewaków, i Ameryka ma swoich lewaków, ale w Polsce praktycznie Idź Pod Prąd jesteśmy sami. Nie możemy się do nikogo odwołać, tam piszemy pisma tu, piszemy pozew tu, cisza. Nie ma. A w Ameryce jest jednak tak, że są ludzie i w kongresie, już nie mówię o samym Trumpie, ale są organizacje, które się wspierają, które jeżeli jesteś prześladowany, to one ci pomogą i rzeczywiście jesteś w stanie wygrać z systemem, a u nas ten system jest tak zamknięty, że jeżeli, tak jak my, nie jesteśmy katolikami, to nie możemy liczyć na żadną pomoc. I to jest ta różnica. Znaczy, na pewno nie możemy liczyć od tych tak zwanych jelitek warszawskich, tych pseudodziennikarzy, tego bagienka pisowsko-katolicko-pseudopatriotycznego, ale jest wielu uczciwych katolików, którzy nas wspierają, którzy nas oglądają, którzy się nie zgadzają z nami w części naszych poglądów, ale w innych zgadzają się całkowicie. I rozumieją, że pomimo tych różnic, na przykład w sprawach teologicznych, mamy te same cele polityczne, czy te same cele, jeśli chodzi o wolności religijne. My chcemy, żeby katolicy mogli swobodnie robić, co chcą, myśleć, co chcą, oglądać, co chcą, odprawiać, co chcą, ale chcemy też tego samego dla nas. Ja mówiłem na jednym ze swoich wykładów o Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, gdzie nasza szlachta, zarówno protestancka, jak i katolicka, postanowiła, ogłosiła, że w sprawach religijnych nie wyciągać szabli, nie? Czyli nie zabijać się, nie atakować, nie prześladować. W sprawy religijne odkładamy, kiedy chodzi o sprawy państwa, kiedy chodzi o obsadzenie urzędów. Chcemy, żeby najlepszy urząd objął, a nie nasz, czy to protestant. Dokładnie. Protestanci wybiorą protestanta, a katolicy wybiorą katolika i w zależności, która strona górą, no to nasi zwyciężają. Nie. To zobaczcie, to już pod koniec XVI wieku nasza szlachta rozumiała. No niestety ten wspaniały republikański projekt, który wtedy się rodził i który mógł dać nie tylko złoty wiek, a w rzeczywistości tylko tam może 50-70 lat, tylko mógł dać złotą historię Polsce, został przez jezuitów i kontrreformację utopiony w błocie pod Moskwą. Ale kończymy optymistycznie, ponieważ tak jak mówiłeś, tutaj oddychamy wolnością i trochę tej wolności przywieziemy do, tak, jeśli do Bóg da. Myślę, że też musimy jeszcze lepiej przemyśleć organizację naszych działań politycznych. Nie? To, co tu widzimy, jak zorganizowane jest John Birch Society, jak oni działają, jak ci ludzie, bo to jest też kwestia ludzi, że u nas na przykład, no to każdy ma najlepszy pomysł, nie? I każdy by chciał po swojemu, no ale to każdy po swojemu, no to każdy sam.
Nie? Tutaj ci ludzie wiedzą, że dobra, ktoś miał jakiś pomysł, zaczęło to działać, Bóg dał błogosławieństwo, no to się dołączam do tego i robię razem z nimi, wspieram ich. Mhm. Nie? Myślę, że Idź pod prąd jest właśnie takim projektem. Oczywiście mamy różne tam problemy, tam różne próby rozbijania tego, śmego i owego, no to wiecie, o tym nie mówimy, ale myślę, że rodzi się coś podobnego w Polsce, że ludzie widzą w Idź pod prąd pewną nową jakość i w ruchu 11 listopada nową jakość na polskiej scenie politycznej. Coraz więcej ludzi mówi, tak, nie zgadzam się z nimi w tym, i w tym. Chętnie bym z nimi podyskutował, czy tam ich opieprzył, czy tam jeszcze coś i tak dalej, ale tu robią wspaniałą robotę, to idźmy razem, póki możemy iść razem. I będę im pomagał, czy finansowo, czy się włączę w kluby, czy zapiszę się do partii, zróbmy coś razem. Nie? To jest coś, czego powinniśmy się nauczyć od Amerykanów. Nie tylko, że różnimy się w jakiejś jednej sprawie, to już nie możemy współpracować w żadnej. Nie? No to przecież no to jest droga donikąd, to jest droga do samotności. Ale jeszcze takie słowo od prezesa John Birch Society, pana Arta Thompsona. Pytaliśmy go, jak wspomina przyjazd do Polski i wizytę w Idź pod prąd, wizytę na zjeździe Idź pod prąd pod Warszawą. Powiedział, że no, rzadko kiedy się spotyka takich ludzi, że jak poznał szczególnie właśnie ludzi z redakcji, ludzi z Kościoła Nowego Przymierza, czy naszą rodzinę, to było dla mnie niezwykłe to słyszeć, że widział, jak my się razem szanujemy, jak się kochamy, jak jesteśmy życzliwi dla siebie, i powiedział, że no, pomimo, że jeszcze nie jesteśmy tak dobrze zorganizowani, czy tak silni, to on widzi w nas wielki potencjał i no, zobaczył podobnego ducha, jak tutaj mają w John Birch Society, i no, był pod wrażeniem właśnie, jakimi ludźmi są ludzie z Idź pod prąd. Także to było dla mnie takie chyba jedno z bardziej wzruszających momentów. No i oczywiście wysłuchanie amerykańskiego hymnu narodowego, jak śpiewają ten hymn patrioci amerykańscy, a potem jeszcze pieśnie. From the ocean to prairie, jest coś takiego. No, tak, piękna God bless pieśń. America. Jest. My home. Home, sweet home. Super przeżycie. Super przeżycie i no, chyba do końca życia nie zapomnimy tej wizyty w Headquarters John Birch Society. Także musimy na nowo opracować strategię działania. To jest przed nami. Ja jestem zachęcony do tego, żeby rzeczywiście... Agenda, jak to. Tak, pomyśleć, jak to jeszcze lepiej zrobić. Na razie mamy kilka takich sztandarowych projektów, jak na przykład projekcje tych dwóch filmów o chińskim komunizmie. Też wspominałem o tym na jednym ze swoich wykładów, Make Poland Great Again. Tak, właśnie. Pokazywaliśmy panią redaktor Hanie Shen, pokazywaliśmy klub Idź pod prąd Gdańsk, czy Trójmiasto, który jako jedyny przeciwstawił się chińskiemu komunistycznemu okrętowi zacumowanemu w Zatoce bardzo prestiżowym miejscu w Gdyni, także no, hańba oczywiście dla Ministerstwa Obrony, dla dowództwa Marynarki Wojennej Polskiej. To jest hańba, to jest wstyd, że wolni Polacy komunistycznych morderców witają i fetują. No ale to już o PiS-ie mówiliśmy. Także bierzemy się do roboty. Mamy choć tutaj naprawdę, że tak powiem, takiego, mamy tam no, dość dużo zajęć nawet w Lublinie, ale to, co tu się dzieje, to no, myślę, bez dopalacza ze strony Boga, to byśmy nie dali rady. Tak. To jest ciągle na 200% mocy tutaj szczególnie musimy. Szczególnie dla ciebie. Szczególnie, że to jest w obcym języku. My cały czas musimy ich słuchać, rozumieć, rozmawiać o kuchni, o polityce. No to jest umysł staje w poprzek. Unika, jak zobaczycie na wywiadzie z jednym z senatorów, mówi, zobaczymy się jutro. Chodzi o today, tomorrow. No to już tak. Może się, wiecie, to się wytnie, chociaż... Nie, nic się nie wytnie, to już... To już było
no jakby na żywo wtedy. Także to pokazuje, to pokazuje, jak jesteśmy zmęczeni tutaj, ledwo żywi, ale dajemy radę i po jakimś krótkim odpoczynku, myślę, zbierzemy to w jakąś całość, żeby ruszyć do pracy o wolną Polskę. To się jeszcze może udać. Rzeczywiście miałem minorowe nastroje po tym, co się dzieje w Polsce, po tym, jak te ciągłe zachęty ze strony prezydenta Trumpa są topione w błocie przez te pisowskie miernoty i zdrajców. To już myślałem, że się nie da, ale po tym, jak tu zobaczyliśmy ich przyjęcie, ich zainteresowanie polskimi sprawami, oni zobaczyli też, że w Polsce są ludzie, którzy naprawdę chcą sojuszu wolności ze Stanami Zjednoczonymi. No jestem dobrej myśli i... I tak zakończmy nasz... Tak nam dopomóż Bóg. Tak zakończymy nasz program. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, dziękuję serdecznie. To było Studio Idź Pod Prąd. I zapraszamy Ameryka. Na wywiady, które zrobiliśmy z politykami amerykańskimi. Dokładnie za chwilę je zobaczycie i jeszcze raz zapraszam na tę sobotę, na 13 października. Kościół w Moni, niedaleko Chicago. 18. Darmowy pokaz, czy bezpłatny pokaz filmu. Katyń Ostatni Świadek w reżyserii Piotra Szkopiaka. Jackson Freak Fellowship Church w Chicago. Do zobaczenia. It is a pleasure to have in our Polish TV, Go Against the Tide TV in America, Representative Shay. It's an honor to have you in our Polish television. Well, it's an honor to be here. Thank you for interviewing me. Thank you for having us here. And I'm, of course, with Pastor Paweł Chojecki. And we will ask Representative Shay about what is going on in America, because Representative Shay gave a great lecture about Christianity in America and about culture. Cultural in America. So we are wondering if can you see the impact of maybe theory of evolution on your American culture? Is it you know, visible for you Americans? Well, it's visible in many places. I'm also a practicing attorney in addition to being a representative, and you see it very profoundly in the law. So you'll see evolution in the law as a way to change the law over time, instead of having law that's something that never changes, because truth never changes. And so we've seen that in America very profoundly over the last 150 years. And ultimately, I think that we face the same enemies. We face mm-hmm. the cultural Marxists, we face the Muslim Brotherhood and their offshoots here in America, and all of them use something akin to evolution, that mm-hmm. there is no solid foundation, that it's a living document or breathing document that changes over time, when scripture tells us very clearly that God has written truth into creation mm-hmm. and truth never changes. Okay, and Pastor Paweł, can you add something? You have mentioned about the role of Christianity in the foundation of United States, but in Europe now, United States are known only from some politics, military, movies from Hollywood. Movies. Not so much from Christianity. And do you think it is possible to change this, that America again would be a missionary, great known for Christian impact in the whole world? Well, even with all of the problems that we're facing today, America still is the greatest source of missionaries, the greatest source of missionary dollars, spreading the gospel of Jesus Christ throughout the world. And so I think it's a matter of us reclaiming our rightful identity as a Christian nation. The Articles of Confederation of the United Colonies in 1643 very clearly said that the folks that came here to America came here with one and the same aim, and that was to expand the kingdom of Jesus Christ
and enjoy the liberties of the gospel and purity and peace. It doesn't get much clearer than that, and our entire foundation is on that. And if you read actually a lot of the original state constitutions, Christianity was an inherent and key part of those constitutions as well. So I think that it is just a matter of going back to our roots and reclaiming that identity as a Christian nation. And I think also a lot of people are seeing it right now with the insanity that we see so often in the world. There are a lot of people saying this can't be true, this can't be all there is in life, and they want to find the truth, and we're here to show them the way to Jesus Christ. Amen. You have mentioned during your speech on John Birch Society anniversary that there is alliance between Islam and communism against the USA. Yes. And what do you think about, to add to this coalition, some church Christian leaders from Europe who are liberals now and against USA? Well, you know, it's clear history that the Marxists and the communists infiltrated the church. And a lot of people focus on the Orthodox Church, but there was infiltration into the Protestant Church, into the Catholic Church. Bella V. Dodd actually testified before Congress in the 1950s about her personal involvement in the infiltration of the Catholic seminaries here in the United States of America, but also it's happened in the Protestant churches. And if you talk to folks that come from Ukraine, come from the former Soviet Union, they talk about the infiltration into the Baptist Church that led to a split in 1963. So it is the same folks, just in a different guise. They put on cloaks, they put on suits, and they say, no, we're okay now, we're different than that. But actually, that's the same influence. And I think we need to be wary of it, not just in Europe, but also here in the United States of America. You mentioned the alliance between Muslim states and the Chinese communists. And could you, you know, say something to our Polish government, which is supposed to be has a strategic partnership with Chinese communists? And what can you say, to threaten about Chinese communists? Yeah, well, so the communists in general have worked with the Muslim Brotherhood in the Middle East in particular. This is extremely well documented. General Mihai Pachipa, whose book Disinformation, it lays out that they sent 4,000 KGB agents into the Middle East in particular. But that, when people talk about the Middle East, they forget that China's western frontier with the Uyghurs and the Uyghur population is included in that Middle East infiltration that has occurred, and occurred back in the 1960s and the 1970s. So to anybody that would listen, I would tell you that the Muslim Brotherhood threat is not something that you can work with, it's mm-hmm. something you can compromise with. They have a very specific goal, and that is to create a worldwide caliphate under Sharia mm-hmm. law. They've put that in their own documents, they've said it with their own mouths. And so the fact also that the Chinese communists are trying to keep the peace on their western frontier by compromising with some of these groups and organizations doesn't bode well for that infiltration in Europe. Mm-hmm. I would like to thank you for your a comment about our history on your speech about yeah. King Sobieski, who won the battle near Vienna and saved whole Europe. Thank you very much. Well, thank you. I think it's important to look at that history because we're seeing it happen again today. Jan Sobieski and peoples from Austria and present-day Hungary, where present-day Hungary is, and northern Italy and the Czech Republic, all came together in the defense of Christendom, and Jan Sobieski led them to victory. There's one more ally today that was not present then, and that is the United States of America and the Patriots that are here. And so I think it's important that we understand that you are facing the same threat there as we are facing here, and why not have a coalition? Why not work together? We are ready. We are ready too. Oh, so the last question, I think, what can Americans and Poles can do to strengthen this alliance between our nations? Well, I think understanding the threat is absolutely critical. Understanding that Chinese communists, Russian communists,
American communists, they're all communists. Polish communists. Polish communists. They're all communists. And that true freedom and liberty is very simple. And these two will always be warring against one another. So what can we do together? One, we can share information. That is one way that I think that we have the technology to do today, but we're not taking advantage of it. Because you'll have things happen in Eastern Europe, or we'll have things happen in the United States of America, and then they'll cross over the sea, right, either way. So sharing information is something that we can do. Number two, we can get on the internet, we can start educating across the world, not just across the United States or across Poland, but across the world on what these threats are and how we can come against it. Number three, and probably most importantly, overall, we need to reclaim our Christian identity. We need to spread the gospel of Jesus Christ. We need to expand the kingdom, be completely unashamed about doing that. Because if we're solid and have that solid foundation in Jesus Christ, a lot of other things will fall into line. So those top three things, there's a lot more, but those three things. Yeah. It was an honor to meet such kind of Christian politician, and we wish to have such kind of man of moral integrity and Christian fundamentals in Poland. Yeah. Well, you have them. I think that you just have to find them and get them elected. Thank you so much. Thank you. We had Representative Shea with us, and we are at the 60th anniversary of John Birch Society in America, Wisconsin. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.